dzisiaj Jezusa przyszły słuchać ogromne tłumy. I my także jesteśmy wśród tych ludzi i słyszymy dzisiaj niezwykłe rzeczy. Obraca się nasze całe myślenie do góry nogami. Jezus uczy nas dzisiaj wytrwałości. Mówi nam: szczęśliwi ubodzy, szczęśliwi głodni, szczęśliwi, którzy płaczą, szczęśliwi, którzy są znienawidzeni. Starajmy się uwielbiać Ducha Świętego każdego dnia właśnie w największych trudnościach. Właśnie w tych momentach, kiedy nam się wydaje, że nasze modlitwy są niewysłuchane, że Pan Bóg odwrócił się od nas, że napotykamy przeszkody, które przerastają nasze siły. Właśnie wtedy uwielbiajmy Ducha Świętego w tym wszystkim, co nas spotyka. I będzie to akt wielkiej wiary i będzie to też akt zaufania i tym zaufaniem możemy najdoskonalej uwielbić Pana Boga.